Im dłuższy lockdown, tym większe straty mechaniczne, im dłuższy lockdown, tym większe efekty nieliniowe, czyli te efekty się nawarstwiają, im dłużej trwa lockdown. Z tej logiki wynika, że najlepszy lockdown to jest krótki lockdown. Natomiast jak bardzo krótki on powinien być, tutaj należy spojrzeć na stronę epidemiologiczną, to znaczy on musi być na tyle długi, żeby jednak był skuteczny w przerywaniu transmisji. To, czego się nauczyliśmy na wiosnę, to to, że faktycznie im wcześniejszy lockdown, tym szybciej przerwana jest transmisja i tym te zachorowania są, stabilizują się na dużo niższym poziomie. Polska wprowadziła lockdown na wiosnę przy bardzo, bardzo niskiej ilości zachorowań. To było około kilkunastu średnio tygodniowo, kiedy wprowadzaliśmy lockdown. Druga rzecz, której się nauczyliśmy, to to, że im wcześniejszy jest lockdown, tym on krócej trwa. Dlatego błędne jest czekanie i zamykanie gospodarki dopiero na końcu. To znaczy gospodarkę, im szybciej zamkniemy gospodarkę, tym szybciej będziemy mogli ją otworzyć. Im wcześniejszy lockdown, tym on może krócej trwać, tym może być krótszy. I taki lockdown jest z punktu widzenia strat gospodarczych, minimalizowania strat gospodarczych najlepszy. Mam wrażenie, że nie wykorzystano dwóch jeszcze potencjalnych ścieżek zarządzania lockdownem, zarządzania restrykcjami. Pierwsza próbowano trochę iść w tym kierunku, to jest zarządzanie restrykcjami lokalnie, czyli lokalne lockdowny. Natomiast to się skończyło troszeczkę, ja bym powiedział, nawet farsą, bo wesela na 50 osób to nie są żadne ograniczenia. Więc podejście w tym kierunku bardzo, bardzo nikłych, bardzo właściwie niedotkliwych ograniczeń na poziomie lokalnym nie miało szansy zadziałać, nie wykorzystaliśmy możliwości próbowania zamykania niektórych po prostu rejonów geograficznych, które cierpią bardziej, przerywania transmisji lokalnie zamiast na poziomie całego kraju. W tej chwili już jest trochę na to za późno, bo służba zdrowia, ochrona zdrowia w Polsce jest na skraju swoich możliwości, więc w tej chwili powrót do lokalnych obostrzeń, na powrót do lokalnych obostrzeń jest za późno. Należy wyciągnąć wnioski z tej lekcji i należy się lepiej przygotować na ewentualną kolejną falę.